Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Kochani widzowie, dzisiaj śpieszę tutaj z informacją, że będziemy rozmawiać o niezwykle tutaj ważnych i bardzo sprecyzowanych dla VTV tematach. Bo oczywiście będzie związane z inkarnacją, z reinkarnacją, z wędrówką dusz. Moim Państwa gościem jest autor metody Progresja, Adrian Porada. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa, witam Ciebie. To nazwisko to chyba tak rodzice nie bez powodu wybrali, albo Ty wybrałeś, że się urodzisz w tej rodzinie, słuchaj. Dokładnie. I porady dzisiaj może nie poradę, nie należy tego traktować jako porady, ale pewna wiedza, która wyszła przez wiele lat. Witaj jeszcze raz. Tak, witaj. Tak w miarę moich doświadczeń życiowych, taki sobie może i trochę żarcik, ale też stan faktyczny, tak to nazwałem, że nazwisko zobowiązuje w moim przypadku dosyć mocno, bo wiem, że zawsze sobie poradzę. Z jakikolwiek problem, czy z czymkolwiek ludzie do mnie przychodzą, też wiem, że zawsze sobie z tym jakoś poradzę. I to nazwisko nie jest przypadkowe. Czyli nie bardziej porada jako rada, ale radzenie sobie. Tak, oczywiście. Okay. No i widzisz, dzisiaj mamy taki temat, że dotyczy on głównie tej świadomości dusz, iskier, istot w nas, które wybierają. Także sobie ty wybrałeś tam jako porada, ja jako Śliwiński i każdy z nas jakiś tam jest. Od czego zaczynamy, Adrianie? Może od tego, że też będzie trochę ciężko przyjąć, szczególnie przez ludzi, którzy są w poczuciu ofiary, poczuciu krzywdy i dlaczego mnie to spotyka. Czy akceptacja? Akceptacja, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Zrozumienie, że to wszystko, co nas spotyka, to jest nasza decyzja. Nawet to, że mam takie duże ciało, to też jest moja decyzja i wynik wielu innych decyzji już tak życiowo, ale też zastanawiając się, to akurat moja partnerka bardzo, bardzo fajnie mi to przedstawiła, ona się bardzo nad tym zastanawia, poruszała ze mną ten temat wielokrotnie, bo jesteśmy dwiema skrajnościami. Ja jestem duży, 1,90 m wzrostu, sporo wagi i tak dalej, a ona drobniutka, 1,60 m, tam 40 parę kilowagi i tak dalej, dwie totalne skrajności. Dlaczego takie ciała wybraliśmy? Dlaczego ona ma takie ciało? Dlaczego ja mam takie ciało? Nawet samo to, że dlaczego takie ciała, to też jest wynik naszej decyzji. I jak się znaleźliście, prawda? Też. Tak, też. No. Moglibyście zupełnie zwracać na inne atrybuty tej drugiej strony, prawda? No, u ludzi już czujących, widzących i tak dalej, no to już jest temat bardziej przyciągania energii, że jakby wygląd nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie forma, a treść. O, jaką jesteś duszą, jaką jesteś świadomością, co z ciebie emanuje, jakie treści w sobie niesiesz, to nas przyciąga. Bardzo często w związkach, to jest też ciekawa informacja, przyciągają nas przede wszystkim nasze cienie, nasze rany, to nasze cienie najpierw się jednoczą, czyli to, co my wypieramy generalnie. Nasze cienie pragną się bawić ze sobą, nasze wewnętrzne dzieci pragną się bawić ze sobą, to, co z nami współgra. Ale to, co tu chciałem przedstawić, to nie tylko naszą płaszczyznę, tutaj naszą, widoczną tymi oczami, ale generalnie taki pogląd, bo na wszystko warto spojrzeć z szerszej perspektywy. Inaczej. Zawsze. Tak, inaczej. Bardzo fajnie to przedstawia Ewa Turek, z którą nagrywam sporo wywiadów. U mnie są na kanale i u Ewy Turek. Kobieta, która naprawdę jest geniuszem w temacie radykalnego wybaczenia. I że tam w tym radykalnym wybaczeniu mają takie powiedzenie, że siedząc w słoiku nie widzisz etykiety. Siedząc w jakimś marazmie, w jakiejś emocji, w jakiejś depresji, nie widzisz, co ją powoduje. Nie widzisz czasami, mając wyparcie na różne tematy, nie widzisz tak naprawdę, że wypierasz coś, w czym siedzisz. Dlatego potrzebna jest perspektywa kogoś, kto cię poprowadzi, kto ci podpowie, kto spojrzy na to obiektywnie. Dokładnie. Albo po prostu nauczenie się wychodzenia samemu, tak do perspektywy obiektywnego obserwatora. Obiektywnego obserwatora. Pozycję obiektywnego obserwatora też radzę poćwiczyć na zasadzie widzę siebie, coś przeżywam, jestem obiektywnym obserwatorem, ale wyjdź jeszcze dalej i poobserwuj obiektywnego obserwatora i siebie i jeszcze dalej, i jeszcze dalej i wszystkich tych obiektywnych czy obserwatorów. Czy nie należą do jakiegoś systemu? Też. Bardziej czy ten pierwszy obiektywny obserwator nie jest przypadkiem zaangażowany emocjonalnie w to, co robisz, że przeżywa też to, co ty, czyli nie jest obiektywny. Nadal ma jakieś cechy, jakieś wartości, dalej, tak żeby się totalnie odizolować. Tak jakby spojrzeć oczami własnej wyższej świadomości, nie zaangażowanej w to życie ludzkie, żeby zobaczyć, co tu się właściwie dzieje. I właśnie patrząc, im częściej, im więcej patrzysz tej oddalonej, że tak powiem, perspektywy, gdzie ona wcale nie jest oddalona, że jest inna, dziwna albo niefajna, tylko właśnie pozwala dostrzec więcej,
można odkryć coś, co jest niewygodne, czyli że wszystko, kim jesteśmy, nawet właśnie wybór ciała, wybór możliwości wypowiadania się chociażby, wybór zdolności, bo ktoś jest koszykarzem, piłkarzem, ktoś jest muzykiem, ktoś jest aktorem, ktoś jest, nie wiem, inżynierem, ktoś inny jest tam, nie wiem, prezesem, przedsiębiorczość to też jest duchowość, paradoksalnie, bo ludzie tak wypierają pieniądze złe i tak dalej, ale potencjał przedsiębiorczości to też jest potencjał dusz. Tak. Żeby pokazać, powiedzmy, nowy sposób podejścia do tego. Są też świadomości, które mają w swojej naturze duszę, świadomości, które mają w swojej naturze bycie właśnie władcą, liderem i tak dalej. Bo doświadczyły tego kiedyś na przykład. Też. Mhm. I właśnie wszystko jest naszym wyborem. Wszystko jest naszym wyborem. Nawet sytuacje, które nas spotykają, są naszym wyborem. Nawet tak. To, że doświadczamy, że tak powiem, pod tą okupacją ciemnej strony, z pewnej perspektywy też jest wyborem. Że tak powiem, tutaj żyjemy w cierpieniu, że czemu nas to spotyka, dlaczego ja i tak dalej. Mhm. Wychodząc wyżej, dostrzegamy, że do pewnego poziomu, pewnej płaszczyzny, pewnych warunków, ta ciemna strona w ogóle ma duże pole do popisu, ale patrząc na swój własny plan jeszcze z wyższej i jeszcze wyższej i jeszcze wyższej perspektywy, my tak naprawdę umieściliśmy się tutaj, żeby tego wszystkiego podoświadczać. Po co przejść tortury? Po co przejść to przygotowanie, jak w wojsku jest, powiedzmy, te pierwsze pół roku takiego wpierdzielu, że tak powiem, po to, żeby coś przełamać i czegoś się nauczyć? Po to, żeby zbudować siebie, żeby zdobyć doświadczenie, żeby odkryć swoje potencjały, odkryć, na co nas stać. Albo przygotować się do czegoś bardzo istotnego. Potraktować siebie jako pewien element, nie gry, ale pewien element życia, tak? Ja na to tak troszkę patrzę, jak na takie wielowymiarowe szachy. To jest taka strategiczna rozgrywka w pewnym sensie. Jak się zacznie rozkminiać, dlaczego w ogóle, po co, jaki to ma sens, i chcesz to zgłębić, a nie z roli ofiary, kurczę, po co to, jaki to ma sens, tylko z zaciekawieniem tym dziecięcym, o co tu chodzi, dlaczego tak, to wychodzi na to, że w pewnym sensie jest pewna rozgrywka, ale to też jest tylko jedna z perspektyw. To jest jedna z perspektyw. Można spojrzeć na to z perspektywy takiej, że to jest tylko gra i na tym się zawiesić i kurczę, nie chcę grać. Tak? I nie chcę grać. Nie podoba mi się ta gra. Nie gram w te karty. Albo spojrzeć jeszcze z wielu innych perspektyw, żeby zrozumieć cały, że to nie jest tylko gra. Tu się dzieje o wiele więcej. I jesteśmy, że tak powiem, kluczowymi pionkami, że tak powiem, na tej planszy szachów. Tu na ziemi, w tych ciałach. Ale kwestia naszego wyboru, naszej decyzyjności i odpowiedzialności za nasze decyzje. Jeżeli spotyka cię jakaś ogromna przykrość w życiu, to jest wynik twoich decyzji. Niekoniecznie tych z tego życia. Właśnie to chciałem przedstawić, jak to się wszystko łączy. Nasze poprzednie wcielenia. To są u niektórych setki tysięcy. Jeżeli ktoś wam mówi, że jesteście tu pierwszy raz, albo byliście 8, 15 razy, czy 64 razy, gwarantuję, że to jest kłamstwo. To też jest właśnie zaciemnienie nam, zakrywanie, że tak powiem, kotarą tego, co jest naprawdę. Mamy za sobą setki tysięcy wcieleń. I teraz jeszcze zależy, jakie pytanie zadajesz. Czy zapytasz, ile masz wcieleń w ciele człowieka fizycznym, ile masz wcieleń na ziemi, ile masz wcieleń we wszystkich wymiarach ziemi, w tej gęstości naszej, którą nazywamy trzecią, czyli w tak zwanych warstwach naszego trzeciego wymiaru, niektórzy to tak też mogą powiedzieć, bo to, że duchy tu są, to, że są pola informacyjne, zbiorowe świadomości, to też są pewne warstwy, tak to możemy określić, naszego trzeciego wymiaru. Spojrzeć też na inne wymiary i tak dalej. To wszystko jest generalnie twoja decyzja, twój wybór i wynik czegoś, przyczyna i skutek. To jest jakby klucz do wszystkiego, jest przyczyna i jest skutek. Setki tysięcy wcieleń. Jeżeli zapytasz, ile masz wcieleń w ciele człowieka, typowo człowieka, może ci wyjść 3,5 tysiąca, może ci wyjść 12 tysięcy, może ci wyjść 80 tysięcy. Szanse życia były kiedyś bardzo krótkie. Różnie, tak. Albo były życia po prostu płodów samych, albo przecież to kiedyś to było powszechne i normalne i do teraz to jest w niektórych krajach. Bym się bał zapytać ciebie o aborcję, ale dobrze, nie poruszamy tego. Okej, nie wchodzimy w to dzisiaj może. Ale to też jest często przejawiający się wątek. Obecnie na topie w ogóle. Szczególnie u kobiet na sesjach, tak, że te świadomości dalej są w naszym polu. To, że my byliśmy abortowani, że tak powiem, to też te cząstki nas są zawieszone w polach czyichś, tych naszych niedoszłych matek. Ale dobra, zejdźmy z tego tematu. I trzeba byłoby powiedzieć, że też był jakiś wybór, tak? Tak. Dobrze, schodzimy, ale zatrzymajmy się tylko w jednym aspekcie. Okay. Że jeżeli dusza wybiera, że wchodzi tutaj i ma uniemożliwione, bo
umiera, zostaje zabity i tak dalej, to nie wnikamy w to. To co, ona wraca z powrotem, szuka jeszcze raz, próbuje, czy ma do wyboru inne alternatywne, innych rodziców? Podejrzewam, tak czuję, że pytasz z takiego poglądu, który właśnie ludzkiego. Też większość ludzi ma, że masz wcielenie, kończy się, jest jakiś etap przejściowy i wchodzisz w następne. I tak wiesz, seryjnie, jedno po drugim. Tak, tak, ale chodzi o to nie tak się odbywa. Ale, no okej. Okay. Bo my równocześnie doświadczamy wielu różnych form. Tak jak wspomniałem w jednym z poprzednich naszych nagrań, że potrafimy doświadczać w kilku ciałach człowieka naraz tu na tej płaszczyźnie ziemskiej. Możesz być tutaj tym człowiekiem, z którym teraz rozmawiam na żywo, cząstką siebie doświadczać jako, nie wiem, kobieta w Afryce, dzieciak w Ameryce Południowej. I drzewo. Jako drzewo, jako jakiś ptak, kot i tak dalej. Przykład sesji. Był taki temat kobiety ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam oczywiście robiliśmy jej oczyszczanie, ale bardzo, 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 bardzo kochała swojego kota, którego no tak wyszło przez takie pomroczność jasną, jak to się mówi, że sama go przejechała na swoim podjeździe. Nie mogę sobie tego wybaczyć. No to zajęliśmy się tym, żeby właśnie to puścić, wybaczyć, zaakceptować i tak dalej. No i ta dusza, jak to się mówi, świadomość tego kota, dalej jakby krążyła, dalej była w jej polu, bo cały czas ją przyciągała, bo cały czas tęskniła, cały czas pamiętała, wizualizowała tego kota, więc cały czas do siebie przyciągała. No i chodziło, żeby to puścić w końcu. Odprowadzić, gdzie trzeba, po prostu uwolnić, oczyścić tą relację. I w tym momencie podczas sesji ja poczułem bardzo dużą ulgę i dopełnienie. Okazało się, że cząstka mnie była kotem u tej kobiety w Stanach Zjednoczonych. Ja tutaj o tym nie wiem. To wychodzi dopiero właśnie w trakcie, przy działaniach energetycznych, kiedy do mnie dociera ta informacja. Albo też były takie motywy u paru kobiet, że właśnie płody, które gdzieś tam krążyły, też przy uwolnieniu, oczyszczeniu, ja też odczułem pewne drobne ulgi sobie, czyli to też były cząstki mnie. My generalnie jesteśmy wymieszani, wszyscy się znamy. Tak jak mówiłem, to jest telenowela. Telenowela brazylijska to jest jakaś tam seria jakichś tam paru rodzin, które każdy z każdym coś, a teraz spójrz na to na skalę globalną całego świata i jeszcze wielowymiarowo. Czy w ogóle to jest niezwykłe, wejdę tu ci w słowo, bo nawet patrząc tak zupełnie banalnie na osoby, które były znane w jakiejś części, w jakiejś epoce, chociażby Polski, prawda? No załóżmy, że ja bym był znanym artystą, malarzem, to przecież ja mogę mieć mnóstwo kontaktów z ludźmi, którzy nie będą znani, prawda? Zauważmy, że często ci ludzie znani poznawali ludzi, którzy później też stawali się znani, prawda? To jest niezwykłe, więc to jak najbardziej się zgodzę tutaj z tobą, że te nasze cząstki mogą, zarówno my się tu w tej tu znamy, ale nasze cząstki znają się, nie wiem, na przykład w Ameryce, jako i w innej formie, prawda? Tak. I to jest niesamowite, że powiedzmy tam, nie wiem, Wyspiański się znał z tym, z tamtym, gdzie oni się znali wcześniej, kiedy nie byli jeszcze sławni. Tak. I to jest niezwykłe. My się wszyscy generalnie znamy, tak. Też dużo ludzi ma takie poczucie, też mi o tym mówi po prostu, jak się spotykałem podczas sesji. Ostatnio takie małżeństwo, też był i żona, i mąż u mnie na sesji, dzień po dniu chyba, czy tam tydzień po tygodniu, różnie to się odbywa. I tak mówili, że jak mnie gdzieś zobaczyli, trafili na mnie, chyba nawet u ciebie tutaj na VTV, to od razu oboje poczuli, ty, my skądś go znamy, ja go skądś znam, ja też mam takie odczucie i tak dalej. Dużo ludzi jakby czuje coś takiego. To nie jest jakaś sztuczna nakładka, że ja coś wymyślam, coś sobie wykreowałem, bo to by było niezgodne, nieczyste działanie i to nie byłoby działanie z czystego serducha, ale dużo ludzi mi to mówi, że tak jakby widzi mnie i skądś mnie zna. Ja to miałem wcześniej, zanim doznałem przebudzenia, że tak powiem, zanim zostałem uruchomiony, albo jak teraz już mogę powiedzieć, sam się uruchomiłem w pewnym odpowiednim czasie, to wcześniej też tak miałem, że bardzo łatwo mnie ludzie zapamiętywali, jakby byłem charakterystyczny, ja siebie tak wcale nie postrzegałem, że bardzo ludzie tak na mnie patrzyli i tak, kurczę, dużo ludzi mi obcych mówiło, że skądś mnie kojarzy, skądś mnie zna. Ja się doszukiwałem, czy jest jakiś, nie wiem, artysta, jakiś właśnie piosenkarz, może jakiś aktor, który ma podobną twarz do mnie, czy coś, tak to po ludzku typowo szukałem. Z tego wcielenia? Z tego, ja mówię tylko o tym wcieleniu. Ale myślałeś o tym, że z poprzedniego? Teraz już wiem, że tak, bo wiem, jakich dużo miałem doświadczeń swoich poprzednich, w jakich rolach, że tak powiem, byłem, czego ja doświadczałem wcześniej. No ale może nie będę się chwalił, bo tutaj... Ale powiedz parę, no dobrze, nawet niech to... wiadomo, że będą też twoi wrogowie to widzieć, no. Znaczy wrogowie. Wrogów nie ma, po prostu są, że tak powiem, ludzie, w których też coś wzbudzam. Nie potrafią sobie poradzić. Rezonuje, tak? Ja w coś uderzam, jestem jak dzwon, który jak uderza, to w coś rezonuje u kogoś, w czymś, także spoko, to jest dla mnie. Może tak powiem, generalnie do wszystkich hejterów,
Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję, że też jesteście fanami, też poświęcacie swoją uwagę i czas na oglądanie, komentowanie, zasilanie zasięgów. Także robicie wspaniałą robotę. Kocham was. Jesteście wspaniali, naprawdę. Podpisuję się pod tym. Tak. No ja miałem na przykład sporo wcieleń, poza tym, że samotnika, pustelnika, żebraka, biedaka, jak każdy z nas, bo przerabiał to. Miałem też dużo wcieleń takich przywódczych. Jakieś admirał floty, jakieś tam wódz plemienia, jakieś takie rzeczy, też sporo takich miałem, ale każdy z nas generalnie. Tak. Ale jest coś takiego jak potencjał duszy, że od tej czystej formy samej iskry źródlanej, później z biegiem różnych doświadczeń wybieramy sobie, czy bardziej chcemy być artystyczni, czy bardziej chcemy być inżynieryjni, czy bardziej chcemy być typowo kreatorami, czy bardziej chcemy być wojownikami, czy bardziej chcemy być jakimiś filozofami i tak dalej, i tak dalej. Jacyś jesteśmy. Już. Jacyś tak. Bo gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, no to by było nic, no takie samo wszystko. Dlatego ta różnorodność jest piękna. Mhm. Ja sam uważałem jako dziecko, bardzo cierpiałem i nie wiedziałem dlaczego. Dlaczego ci ludzie są tacy różni? Dlaczego ci ludzie mają tyle złości i złośliwości? Dlaczego się ciągle kłócimy? Dlaczego się kłócą właśnie, tak jak dziecko, jak obserwowałem, dlaczego się kłócą, dlaczego ludzie są tacy różni? Przecież wszyscy powinniśmy być tacy sami. Bo gdzieś to z serducha grała ta bezwarunkowa miłość, bo naturalnie każdy z nas, jak był dzieckiem, niektórzy do 5-7 roku życia, jeżeli się udało, jeżeli cię za szybko nie straumatyzowali, nie zadeptali, niektórzy po prostu ten pierwszy roczek, 2-3. My naturalnie jesteśmy czystym źródłem na ziemi. Naturalnie mamy piękne, otwarte, kochające serce i emanujemy przepiękną miłością jako dzieci. Dopiero później nasi rodzice, szkoła, ciotki, babki, dziadki i tak dalej nas uwarunkowują jakoś. Jakoś nas obmurowują pewnymi przekonaniami. Ale im te przekonania też zostały wrzucone. I ich rodzicom też. I ich rodzicom, i ich rodzicom, ale tak dalej. Wybieramy sobie, że sami dostaniemy te uwarunkowania. Tak. Które mają czemuś służyć. I właśnie, właśnie. Większość ludzi, mam nadzieję, że już to wie, odkryło, to już jest jakby powszechna i normalna wiedza, że to my sobie wybieramy swoich rodziców. I jak się w tobie zagotuje, jak to? To tak, ty sobie tych rodziców wybierasz. Wiesz doskonale, jakich ci wrażeń dostarczą, wiesz doskonale nawet, jak cię straumatyzują i co ci to da. Niektórych rzeczy nie widzimy od razu, bo na przykład mogę być w pozycji męczennika i ofiary, że całe moje dzieciństwo, wiek nastoletni, to było jedno wielkie cierpienie i sztorm po prostu emocjonalny i pomielenie psychiki, emocji, wszystkiego. Totalne wyparcie, zaniedbanie o siebie i ciągłe cierpienie, cierpienie, cierpienie. Ale tak naprawdę już teraz patrząc wstecz, z tej perspektywy, to było przygotowanie do czegoś. No dokładnie. Bo praktycznie wszystko, z czym się spotykam na sesjach u ludzi, te schematy, te treści, te różne traumy, te różne tematy, które ludzie mają, ja je znam, ja je rozumiem. Nie z przeczytane, z suchej wiedzy, tylko z własnego doświadczenia. Przygotowanie do czegoś też w życiu. Tak, tak jak się mówi, trzeba było przejść przez piekło, żeby móc uzdrawiać. I na początku to jest bardzo niewygodne, że jak to, czemu ja nie mógłbym sobie tego wybrać, no jak, przecież gdzie, kto by chciał takie rzeczy, nie? Ale to jest szerszy plan, szersza perspektywa, my to sobie sami wybieramy. I teraz bardzo fajna ciekawostka, jak to wszystko jest jakby ze sobą połączone, jak się spręża jedno z drugim, nie na zasadzie konfliktu, tylko właśnie dopasowania. Wybieramy sobie rodziców, ale nie tylko rodziców, wybieramy sobie też cały ród. Bo to działa na zasadzie takiego rezonansu, ale nie, że tak działa fizyka, tylko jak to jest mądrze pomyślane, że wybieramy sobie na przykład rodziców, którzy dostarczą nam jakiś tam treści, jakiś traum, coś z nas wycisną, bo tak naprawdę to jest cały czas jak wyciskanie pryszcza. Oni cisną i cisną i cisną w nas pewne treści, pewne załamania i tak dalej. I teraz te treści, które dostarczają nam rodzice, to są treści, które my w sobie mamy do przerobienia, traumy, rany, lekcje i tak dalej, które my w sobie już niesiemy od dawna, od wielu wcieleń. I to jest połączone z naszymi poprzednimi wcieleniami, czyli oni tutaj są tak jakby takimi sprzątaczami, że pokazują nam, no niestety przez dociskanie nas, dokręcanie śruby, ale pokazują nam, żebyśmy też nie zapomnieli, co mamy do zrobienia. Gdzie jest wrzód. Tak, żeby dalej się w tym nie zapętlać i nie siąść sobie w strefie komfortu, że fajnie mi z tym wrzodem i już sobie jako z nim pożyję. I dodatkowo to się łączy też z polem rodowym. Twoje doświadczenia z poprzednich wcieleń, bo każde wcielenie, może nie każde, ale sporo wcieleń, to są wcielenia w różnych rodach. To nie jest tak, że my w kółko się zapętlamy w jednym rodzie. My doświadczamy w wielu różnych rodach. Mhm.
teraz masz ten ród. Zdarza się, że czasem niektórzy tam decydują się, wcielają, są swoimi pradziadkami, ciotkami i tak dalej. Prawda? Tak, są jakieś powody, jest coś potrzebne do doświadczenia. Ale to się zgrywa w całość, że nasze indywidualne jako świadomości doświadczenia z wielu wcieleń są synchroniczne z tym, czego nam dostarczą rodzice, a to jest znowu synchroniczne z tym, co jest w polu rodowym do uzdrowienia. To jest zwykła matematyka, słuchaj. No. To jest sprzężone z tym, co jest w polu rodowym do uzdrowienia. Więc jeżeli skupisz się na sobie, bo wielu ludzi już z szabelką chce wojować świat i uzdrawiać wszystkich innych, pokazywać wszystkim coś, skup się na sobie, bo to w tobie jest klucz do wszystkiego. Mhm. Jeżeli my przepracowujemy siebie, uzdrawiamy automatycznie poprzednie wcielenia i automatycznie ten ród, uzdrawiamy też ten ród, pomagamy im poprzez skupienie się na sobie. I teraz jaką to robi wielką robotę, bo ja też nie doceniałem siebie, nie doceniałem tej swojej pracy, tych sesji, które robię i źródło mi to cały czas podkreśla, a jak czasem się zdarzył ktoś na tyle otwarty, ciekawy, fajny, że można było swobodnie sobie też podyskutować, pobadać nawet moje tematy podczas sesji, tam poświęcić te 5-10 minut na moje tematy, pytania w źródle, to bardzo często mam takie odpowiedzi, że ja nawet sobie nie zdaję sprawy, jak potężną robotę robię poprzez uwolnienie tego jednego człowieka. Bo ten jeden człowiek jest połączony z wieloma cząstkami siebie z poprzednich wcieleń, z wieloma cząstkami, które równocześnie doświadczają tutaj, z wieloma cząstkami siebie, które doświadczają w całym wszechświecie, które też mają swoje poprzednie wcielenia, z wieloma rodami, gdzie całe treści pola rodowe też są czyszczone. Przy okazji na sesjach czasami się zdarzy, jak ktoś poprosi, poruszy ten wątek, że czyścimy cały ród z wszelkich klonów, zaciemnień, całe pole informacyjne rodu oczyszczamy oraz każdą indywidualną jednostkę, ich indywidualne pola informacyjne z wielu narzuconych na nich energii. To już ich bardzo oswobadza. Pomaga się też zjednoczyć z całością siebie, że jeden człowiek, który do mnie przychodzi i mając tą świadomość, robiąc robotę naprawdę z czystego serca, że ty chcesz to zrobić, nie chcesz zrobić dla siebie, bo ja chcę być popularny, czy ja chcę zarobić, czy ja chcę być w poczuciu lepszości od innych, bo ja coś, dużo ludzi tak ma, że tam łyknie jakiś temat, czy nie wiem, nauczą się z książki Kronik Akaszy jego czytywać, ja już Pana Boga za nogi złapałam, jestem lepsza od innych i teraz ja Ci to pokażę, nie? A nadal siedzą w swoim główienku cały czas. Jeżeli naprawdę chcesz działać z dobrą robotę, robić z czystego serca, to otwiera się tyle bram, że wow. I to jest niedostępne, póki siedzisz w ego i w umyśle. Dlatego warto pracować nad sobą, przede wszystkim nad sobą. Bo ta niby niepozorna robota, co ja tam, przecież widzę tu siostra, tu brat, tu mama, tu tata, tu sąsiedzi, tu szef, tu ktoś tam. Ciągle ktoś, coś, partner, partnerka, wszędzie u kogoś coś widzimy. Kurczę, to naprawdę chodzi o to, że trzeba zagłębić się w siebie, trzeba wejść w te niewygody, które się w sobie ma, i robimy potężną robotę. I tak samo z pomocą Mamie Ziemi. Bardzo często wychodzi tak, że wystarczy, że jesteś. Nie musisz występować publicznie. Nie musisz prowadzić warsztatów. Nie musisz pisać książek. Wystarczy żyć. Wystarczy, że jesteś. Ale będąc sobą. Jeżeli twoim potencjałem jest właśnie taniec, radość, śpiew, nie wiem, impreza, dusza towarzystwa, to rób to. To ty tym emanujesz, ale nie na zasadzie ucieczki, bo mi niewygodnie, bo jak siedzę sama w domu, to wpadam w depresję i przed tym uciekam do towarzystwa i do picia, do zabawy. Tylko że jeżeli naturalnie ci to z serca gra, to ty tym jesteś, to jest twój potencjał, rób to. Niektórzy mają naturalny potencjał do opieki nad dziećmi, pracy z roślinami, ziołolecznictwa, nie wiem, miłość do lasu bardziej, do paprotek i tak dalej, chociaż to głupio brzmi, ale naprawdę niektórzy ludzie po prostu tak mają. Takie predyspozycje. Tak. Niektórzy właśnie są od wymyślania jakichś technologii, które będą bardziej zgodne z rytmem natury, a nie zakłócające i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie niektórzy przedsiębiorcy teraz, mamy nawet w Polsce taką grupę przedsiębiorców i sporo takich przedsiębiorców coraz więcej, którzy pokazują, że da się inaczej, że to nie musi być zamordyzm, to nie musi być piłowanie ludzi, deptanie, tylko że da się inaczej, że no, to jest osobny temat w ogóle. Każdy ma jakieś swoje predyspozycje. I teraz skupiając się tylko na sobie, robisz potężną robotę dla wszystkiego, co z tobą połączone, a jesteśmy połączeni ze wszystkością. Więc im bardziej przepracujesz siebie, tym jaśniej świecisz. Tym jest oświecenie. Oświecenie, poziom oświecenia, to nie jest jakiś szczyt szczytów tybetański. To nie jest jakieś, nie wiadomo, jak ja to się śmieję, że nie musisz wisieć do góry nogami 30 lat w jakiejś jaskini tybetańskiej, żeby być oświeconym. Tak. Tylko wystarczy, że po prostu ty zaczniesz jaśniej świecić. Czyli zrzucisz to, co cię zaciemnia. Wyjść do ludzi, pokazać siebie. Uleczyć swoje rany. Ale nie na zasadzie naklejenia plasterka na złamanie otwarte, że coś zobaczę, aha, zrobione. Tylko trzeba naprawdę tą ranę boleśnie doczyścić, wypłakać, wyrzucić emocje.
bardzo dużo tych tybetańskich filozofii buddyjskich i tak dalej też mówi, że trzeba kontrolować swoje emocje, że musisz je mieć pod kontrolą, nie możesz sobie pozwalać, masz być stoicki i tak dalej. Miałem też takich ludzi na sesji po wielu latach w tych różnych filozofiach. No i to jest straszny problem, żeby uwolnić cokolwiek z ciała, uwolnić emocje, bo sobie na to nie pozwalają. Są zablokowani, zamurowani. O to chodzi, że jak potrzebujesz się wypłakać ze wzruszenia nawet, z radości, to po prostu płacz, puść te łzy. Jeżeli potrzebujesz wypłakać smutek, przeżyć go przez 1, 2, 3 dni czy przez tydzień, pozwól sobie, ciało to potrzebuje wyrzucić. Jeżeli masz tłumioną agresję, to jest najczęściej też efekt sesji ze mną, że u ludzi podnosi się automatycznie wibracja. To jakby jest naturalne, bo jak już ci nic nie podjada, to twoja energia jest do twojej dyspozycji. Ciało zaczyna się czyścić fizycznie, czyli największy organ wydalniczy, skóra, toksyny, jakieś metale ciężkie i tak dalej, zaczyna wyrzucać. Jakieś pryszcze się pojawiają, częściej siku, częściej dwójeczka, jakieś grypy przeziębienia, to z biologii totalnej wiemy, że to jest jakby zwieńczenie pewnego procesu, zakończenie, wypalenie, zakończenie pewnych konfliktów, a tu jest usunięte wiele konfliktów sztucznych naraz. I są też zmiany w energii, w emocjach, czyli jak twoja wibracja naturalnie wzrasta, wibracja twojego ciała, ciało zaczyna wracać do stanu naturalnego, zdrowego, czyli wyczyszcza się to, co zaniża wibracje, czynniki chorobowe i emocje, które cię zaniżają, które pakujemy w tą kieszeń organizmu, tam nie wiem, żal do ojca przez lata, no tak. Żal do matki, zawiść do kogoś, zazdrość do kogoś i tak dalej. Bagaż. Tak, no. Cały czas coś ładujemy w to ciało i to trzeba uwolnić, ale nie na zasadzie liposukcji, że ktoś ci wsadzi rurkę i wyciągnie to, czy na zasadzie wyrzucenia, bo to w tobie gra. To trzeba też wyrzucić całym ciałem. I właśnie najczęściej u mężczyzn wpadają w szał, w złość, agresję i powiedzmy przez tydzień, dwa, niektórzy przez nawet 4 miesiące chodzą tacy nabuzowani, wkurzeni, drą ryja na wszystkich i tak dalej. Ja też ten etap przerabiałem. Przez 2 tygodnie darłem ryja na wszystkich jak leci, gdzie ja zawsze byłem taki zawstydzony, cichutki, mały, schowany w kącie, nie potrafiłem się odezwać, nie potrafiłem wyznaczyć przede wszystkim, a jeszcze dodatkowo obronić własnych granic. Tak miałem 2 tygodnie po pewnym oczyszczeniu samego siebie, 2 tygodnie, gdzie darłem ryja na wszystkich. I na szali postawiłem nawet istnienie w ogóle firmy, w której pracowałem jeszcze wtedy na ciężarówkach, bo się wykłócałem tam w hucie o pewne rzeczy, wtedy jeszcze o to zakrywanie sobie dostępu do świeżego powietrza. I to było potrzebne, żeby to uwolnić. To nie jest złe, jeżeli postawiasz jasno granice i nauczysz się je stawiać, bo żyjemy w takim świecie, w takich warunkach, że czasami trzeba umieć zawalczyć o siebie. Nie tylko pierdzieć tęczą. No, właśnie po to jesteśmy, żeby postawić też można swoje, to może złe słowo, ale pokazać siebie, nie? Uh-huh. Że tacy jesteśmy, tak czujemy, tak chcemy, tak chcę. I to jest ważne. Adrian, jak do ciebie się można zgłosić? Bo dzisiejszy odcinek to taki głównie stricte związany z sesjami, bo przecież podczas sesji możemy otworzyć się, odciąć od tych różnych ślubów, od tych podpięć, indukcji i tak dalej, prawda? Jak możesz się z tą skontaktować i powiedz troszeczkę. Przede wszystkim na mojej stronie internetowej www.adrianporada.pl, Adrian Porada pisane razem. Tam będzie podany mail w zakładkach sesje indywidualne, są wyszczególnione jakie rodzaje sesji, czym się zajmuję. To są tematy, które sam ze sobą przerobiłem, to są tematy, w których mam już wiedzę i doświadczenie. Jeżeli jest coś, na czym się nie znam, to poznaję w trakcie, ale w tych jakby mam najwięcej doświadczenia i zawsze polecam tą pierwszą sesję. Progresję jako pierwszą, zawsze na pierwszym miejscu, czyli oczyszczenie tych czynników zewnętrznych, które coś nam cały czas zaburzają, żeby w końcu zająć się sobą. Cała reszta tych sesji to są dalsze kroki, jeżeli ktoś sobie życzy. To nie jest żaden przymus, tylko warto to dalej zrobić, żeby odzyskać w pełni siebie, bycie sobą. I na stronie internetowej tam jest podany mój adres e-mail, zgłoszenie wysyłasz na maila. Czy najlepiej napisać maila? Tak, na maila, po prostu na maila i wprowadziłem pewną drobną automatyzację, bo to ułatwiło też ten proces, że ja nie muszę siedzieć godzinę nami cały czas i odpowiadać na maile i skreślać w kalendarzu i tak dalej, tylko mam już internetowy, cyfrowy kalendarz. Napiszesz maila, dostajesz automatyczną odpowiedź z instrukcjami co dalej, z linkiem do strony, gdzie jest pełen szczegółowy opis co, jak się przygotować i na samym dole tej strony jest ten kalendarz, w którym samodzielnie sobie wyznaczasz termin. Super. W zasadzie bez mojego udziału, więc zapraszam. Super, zachęcamy drodzy Państwo, adrianporada.pl, Adrian Porada, pisane razem.pl. Tam można więcej informacji uzyskać. Zachęcamy również na kanał na YouTube, bo te treści, które tutaj padły w tych wszystkich programach, które ostatnio widzieliście, no są bardzo takie zintensyfikowane i warto, myślę, również posłuchać tam indywidualnie na kanałach mojego gościa. Więc zachęcamy Was tam bardzo serdecznie.
Ja bardzo Wam dzisiaj dziękuję za to spotkanie. No, zachęcam do kolejnego tutaj spotkania, bo myślę, że dużo otwiera się przestrzeń dla naszych widzów. Na dziękuję pewno. Ci, Adrianie. Dziękuję, dziękuję. Na pewno jeszcze nie raz się spotkamy, bo bardzo fajnie się z Tobą rozmawia. Dziękuję za to, że mogę się pojawić. Dziękuję.